powrócił na swój serwer po przerwie oraz wrzucił z niego film. Też postanowiłem to zrobić i ponownie stestuję Wojan MC. Będę to robił używając cheatu, ponieważ jeśli nie pamiętacie, to można to było wykopać tyle diamentów na X-Rayu, że nie mieściły mi się one w EQ. Czy tym razem tak będzie? Tego dowiecie się oglądając ten film do końca. Dobra, więc moi drodzy, wejdźmy na serwer. A, czekajcie, bo to jest craft kill, panie Wojan. No właśnie, ponieważ bardzo bym was prosił, żebyście w tym momencie zostawili lajka oraz zasubskrybowali ten kanał. A w komentarzu napiszcie swój nick, to będziecie mogli wygrać 100 zł do ładowania na moim serwerze craftkill.pl. Tak jak ta osoba. A dodatkowo macie tutaj kod na minus 10% zniżki na serwery na cloudly.gg, czyli na moim hostingu serwerów Minecraft. Także dzięki. Dobra, jak widzicie, na Wojan MC w ogóle jest 500 osób. Kurde, to jest strasznie mało, jak chodzi o serwer Wojana. Halo, Wojan, ty jesteś youtuberem, nie, on ma 2 miliony subów? To jest powalone akurat. No dobra, ale przejdźmy na pierwszy tryb. Dobra, zaczniemy od Wojanowic, czyli zwykłego, klasycznego survivalu tak naprawdę. O kurde, dobra, to jest fajne. Te nagrody dzienne to fajna rzecz. Uj, na serwerze jest moderator. No dobra, zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, otwórzmy sobie kilka skrzynek. Może nam dropnie coś ciekawego, na przykład super, bo jakbyśmy dostali jakiś kilo. Niestety nie dostaliśmy, więc lipa. Dobra, moi drodzy, zajmę się losowe kordy. Sprawdź już, że działa tu X-Ray. No działa, już widzę, że działa, więc bardzo fajnie. Dobra, zejdźmy sobie pod ziemię i zobaczmy, jak to wygląda. Czy rzeczywiście, moi drodzy, dostanę na przykład bana od razu, czy to się zmieniło, czy w ogóle nie dostanę tego bana. No jestem tego szczerze mega, mega ciekawy. A już tu widzę, moi drodzy, jakieś pierwsze diamenty, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie. I właśnie z tego, co widzę, moderator wyszedł z serwera. Ewentualnie jest na vaniszu, co może być też ciekawą sprawą, bo może mnie obserwować. Ja pierdzielę, zawsze przerąbane, nie? Dobra, jestem aktualnie przy diamentach, no ale dobra, sprawdź, moi drodzy, cheaty, które mam. A między innymi speedmine. Moi drodzy, czy speedmine działa? Oj, no i widzę, że mi cofa bloki. No, czyli grubo generalnie. Nie możemy używać speedmine'a. Dobrze, że ten X-Ray działa, bo w sumie możemy dzięki temu sprawdzić, czy w ogóle administracja jest aktywna na serwerze. No, aktualnie mam pierwsze swoje diamenty. Jezu, jak się cieszę. Pierwsze diamenciki, moi drodzy. Dobra, jeszcze tutaj są jakieś blisko, więc jeszcze je na szybko wykopię. A gdy już to zrobimy, to mam ciekawy pomysł na to, żeby jeszcze szybciej je zdobywać. No ale to już będzie naprawdę grube. Dobra, jestem przy diamentach. Dobra, dawaj mi je, dawaj mi je. Na razie jeszcze bana nie dostałem. No, właśnie dlatego sprawdzam, czy dostanę bana na przykład już od razu, czy na razie mam luz. Ponieważ w późniejszej części filmu zamierzam wydać tutaj prawdziwe pieniądze, żeby zdobyć najlepszy kill na serwerze oraz zdobyć diamenty w nieskończonej ilości. Dobra, kopię jeszcze te diamenty, jeśli jest, jest admin. Jest admin na serwerze, moi drodzy. Dobra, kopię jeszcze tylko kilka diamentów, z dwie rudy wykopię, jeśli nie dostanę bana, idę doładować po prostu prawdziwe pieniądze. Zdobywamy kill, no i wtedy dopiero zaczynamy tak naprawdę zabawę. Dobra, znowu wyszedł. Nie wiem, czy oni naprawdę na vaniszu, czy oni mnie obserwują. Najgorsze jest to, że jestem na niku zęciak, więc to jest dwa razy przerąbane, nie? Ostatnią rudę, którą kopię w tym momencie, to jest właśnie ta. Wykopane, cyk, cyk. Bana nie dostałem, nie dostałem. Ile mam diamentów? 16. No dobra, to idziemy doładować pieniądze. Dobra, moi drodzy, wojanmc.pl. Doładuj portfel. No dobra, doładuję 100 zł, widzowie. Zostawcie lajka dlatego, bo wydajemy pieniądze. Może się zwróci ten film jakoś. Dobra, akceptuję. W tym momencie 100 zł idzie się walić. Więc zostawcie sobie tego lajka i zasubskrybujcie mój kanał. A zróbcie to dlatego, ponieważ większość z was tego niestety nie robi. I nie wiem czemu. Dobra, doładowałem 120 ziko. Ja jestem za tym, że moi drodzy, kupić oczywiście klucze. Bo z legendarnej skrzynki można dropnąć o taki killów. Killów hakera. Nie, no to muszę go mieć. A co, zestaw kluczy bogatsza, wiadomo. 100 zł. Nie, no niemożliwe to jest. Mamy, moi drodzy, w tym momencie 15 legendarnych kluczy. Czy to się opłaci? Nie mam pojęcia. Uwaga, dostaliśmy czarną różdżkę. No dobra, to fajne. Tu jakieś spodnie dostaliśmy. Killow, bardzo fajny. O, killow hakera, no moi drodzy. No klasa, klasa, klasunia, moi drodzy. Dobra, resztę i temu wchowam do Endera. Ja tylko chcę ten killow. Najlepszy killow na serwerze, moi drodzy, mamy. Ja jeszcze mogę kopać co na X-Rayu. No, że to jest niemożliwe, nie? No killow hakera w końcu, no. Tak, taka ta, dobra nazwa, idealna. Jak to kopię, patrzcie to, patrzcie to. Jak to kopię, dobra, nie, to jest hit po prostu. Dobra, ja mam w tym momencie skończyłeś diaksów, nie? Rozkładam sobie CEQ. No jestem ciekawy, czy wleci tutaj banik. Dobra, pierwsze diamenty, moi drodzy, już tutaj są pod nami. Cyk, nie, no przecież to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, co ja tutaj odwaliłem. Ja, moi drodzy, zrobiłem takie zagranie, 1000 IQ, że to jest po prostu inny świat. Patrzcie to, znowu diamenty. Nie, no ja jestem jakiś niemożliwy. Cyk, proszę bardzo, diamenciki jak najbardziej. Bardzo fajnie, gdzie są tutaj jeszcze jakoś blisko? Dobra, tutaj mamy naprzeciwko siebie dosłownie, tutaj znowu u góry. Nie, no stary, no przecież to jest kurde inny świat, nie? Wojan, strzeż się. Dobra, biorę normalnie, robię całe ku diamentów zaraz. Dobra, proszę bardzo, cyk, znowu diamenty, tutaj następne, tu znowu następne diamenty. Postanowiłem sprawdzić topkę wykopanych diamentów. Aj, no niestety topce nie jesteśmy, widzowie. Ale jestem ciekawy, czy uda nam się dzisiaj wbić ją. Chociaż przed nami jeszcze dwa kolejne tryby, jakie tutaj są na serwerze, więc to może być ciężko. Nie, no przecież to jest inny świat, no stary. Postanowiłem pokopać jeszcze kilka minut, żeby sprawdzić, czy administracja zareaguje. Powiem wam szczerze, naprawdę zaczynam wątpić, czy administracja coś tutaj zrobi. Ja raczej wątpię. Możecie obstawiać w komentarzach. Nie, no chłopie, no patrzcie, co się dzieje, no. Ja nie wiem, czy to jest sens w ogóle kopać, nie? Liczyłem na to, że jakiś admin może zareaguje, no ale wątpię. Raczej, no to jest niemożliwe, no patrzcie, no już wykopałem tyle diaksów, 3 staki ponad. No i raczej nie wygląda, żeby to się miało zmienić. No nic, chyba kończymy, widzowie, ten challenge. No nie,
dostanę bana, no nie ma szans po prostu, żebym dostał bana. Kopię jeszcze trochę tych diamencików, żeby jeszcze dać im trochę fory, no ale nie ma szans, no nie ma szans. No nic, idę otwierać klucze, no i liczymy się pobić z kimś. Spróbuję jeszcze sprzedać te diamenty, sell all, niech mi się sprzedadzą. I mamy 2600 monet, to jest jakoś dużo? Nie mam pojęcia, bo nie widzę nigdzie tutaj tankiej topki. Dobra, wróćmy do skrzynek w takim razie. Dobra, daj mi coś ciekawego. Halo, czemu się nie otwierasz? Przecież mam legendarny klucz, halo, what the fuck? Dobra, coś dropię czy nie? Dobra, to jest jakieś... Nie wiem, co biegnie, no coś dostaje niby, ale co, co tutaj biega? Czemu nie mogę tego otwierać? Otwieram to czy nie? Ej, czy nie, no daje mi, dobra. I drugi kill of hackera dropnąłem. Dobra, nie wiem, coś mi się zbugowało generalnie, ale no nieważne. Niech mi się już otworzą wszystkie. Dostaliśmy miecz, dostaliśmy spoko itemy na pewno. I mamy dwa kill of hackera, no to jest akurat ciekawe. Dobra, tak wygląda mój drop. Bacona dropnęliśmy, nie wiem, czy to jest coś warte. Pewnie tak, ale dobra, na razie wyrąbane w te przedmioty. No jestem za tym, żebyśmy po prostu poszli się bić. Kto chce klucze TPA? No i zobaczymy, czy kto wyjdzie. Chcesz sojusz? Dam ci jakieś itemy. O, patrzcie, typają się do mnie, te pacem. Dobra, tepną się. O kurde, dobra, włączam aurę, zobaczymy. No, znaczy te działają, jak widać. Dobra, no, ja pierdzielę, nie, no to jest tragedia, no będę zabijał graczy, nie. Dobra, następny gracz się do mnie tepa. Dobra, uwaga, te pacem. Grzesiek, moi drodzy, Grzesiek. I on ma przedmioty, no i bardzo fajnie, że masz przedmioty, a ja sobie ciebie biję w tym momencie na killaurze. No i proszę bardzo, ciekawe, jak to się skończy. Pewnie ciekawie dosyć, uwaga. Dobra, użyjmy tego legendarnego przedmiotu, który nie wiem, co on robi, jakaś różdżka to jest. Ale generalnie robi to, że nie może ziomek skakać. No i prawdopodobnie go w tym momencie sobie zabijam, znaczy tak, bez żadnego problemu. No, jak widać chyba tak. Nie no, ziomek ma totalną lipę, nie? Ogólnie. Ziomek ma totalną lipę i chyba raczej tego nie przeżyje. Jeszcze się z nim bije w jakimś cave'ie walonym. Mogę użyć tej różdżki? Znowu nie mogę. Ej, no nie muruj się. Halo, czemu ty się murujesz? Stary, ja jestem na killaurze, czy ja cię mogę bić przez ściany? Ty tego nie ogarniasz? A, no i zabiłem go. Kill of hackera, moi drodzy, co? Czy miał jakieś dobre przedmioty chociaż? No miał nawet fajne, ale no nic ciekawego. Bo ja mam lepsze. Chyba się znowu do mnie jakaś osoba. Oski, dobra, tepnąłem go. No i proszę bardzo. No i proszę cię bardzo. Znowu Steve'ek bez itemów i umiera. O Jezu, co ja mam powiedzieć o tym serwerze? No nie za dobrze to wygląda generalnie. Chciałem być miły, ale nie mogę być chyba miły. Kto chce sojusz TPA? No dobra, może my się do kogoś tepniemy w sumie. Dobra, ziomeczek niestety nie chce mnie tepnąć, może ten P. Adam. No nie wiem, zobaczymy. Fajnie jakby mnie tepnęli, bo ja chętnie bym się z nimi pobił. O kurde, tepnęli mnie. No nie, no jest lipa trochę, leciutka lipa jest. Ogólnie straszna lipa, z tego co widzę, bo nie mam bardzo dobre przedmioty, ja nie mam nic. Znaczy no mam jakieś, ale no nie są one za dobre. Czy ja jestem w stanie w ogóle kogokolwiek tutaj zabić? Obawiam się, że nie generalnie. Na mnie jest te pajęczyny nie działają, oni chyba jeszcze tego nie wiedzą. Dobra, spróbujemy cyknąć perłę. Proszę, czy ja mogę stąd jakoś wyjść? Zbugować perłę, czy mogę? Halo, zbuguj perłę. Czemu? O, zbugowałem. No i dobra, możemy uciekać. O kurde, co to? Nie, no to są jakieś żarty, co to jest zaś? O fuck. Dobra, trochę się odwaliło, jak widzicie. Dobra, ale jest chyba szansa, że go jednak rozwalimy. Jakaś. Jeden na jeden jest git. No nie no, ma lepszy mieć o wiele. Różdżka. O nie, on siłki użył. No to jednak nie mamy szans, ani trochę nie mamy szans. Dobra, spierdzielam stąd. Ogólnie plan jest taki, że stąd spierdzielam. Ale on mnie nie goni. On mnie nie goni. To trochę podejrzane, jeszcze bardziej, więc może jednak go zabijamy. Nie wiem. Dobra. Ty no, prawie umarł. On umiera. Przecież on umiera. On nie ma serc. Totem? Nie no, nie wierzę. O fuck, dobra, trochę się napaliłem za bardzo. Czy mnie już bije dwóch? Tak, bije mnie dwóch. No i teraz ja mam lipę leciutką. Kurde, nie, problemy. Dobra, sekundę perłę. Teraz przeżyć tylko. Przeżyj tylko chwilę chociaż. Super. To jest szansa, żeby ich jeszcze rozwalić, ty. No, ja to widzę. Tylko jeden na jeden musiał być. Kurde, że ja nie kupiłem w sklepie żadnych lepszych itemów. Nie wiem, co się dzieje, chase'uje mi perłę. Dobra, czy działa scaffold na tym serwerze? Nie działa niestety. Oj, i mnie bije. Ja mam perę już. Dobra, bije się do końca. Wyrąbane. Próbujemy może chociaż tego rozwalić. To jest akurat możliwe, żeby tego rozwalić. Oj, leciutkie problemy. Różdżka wleciała. Dobra, nie ma szans. Zginąłem, fuck. Ej, a te przedmioty mi nie znikają. Ale jak widzieliście, cheaty naprawdę okej, działały. Jednak przez to, że miałem za mało itemów, zginąłem. No dobra, przejdźmy, moi drodzy, jeszcze na inne tryby, bo jest tutaj jeszcze i kilka. A następnym trybem, na który wejdę, to będzie box VIP. Dobra, na tym boksie nie wiem, jak mogą mi cheaty pomóc. Znaczy, no wiadomo, killa oraz spoko wszystko, tylko że ja tutaj nie będę miał żadnych przedmiotów i to mnie najbardziej martwi. Czy jak tutaj wydawać pieniądze? Nie bardzo, ale w sumie mam jeszcze 20 zł. Mogę to kupić jakąś rangę może? Dobra, ty, kupuję rangę. SVIP za 20 zł. Git, mamy SVIP-a, będziemy mieli lepsze itemy. Dobrze przekminione, bardzo dobrze przekminione. Dobra, git, mamy siłki, nie? No jest w porządku, mamy spoko przedmioty. No dobra, teraz tylko postarać się... No fakt, no dobra, nie wiem co się zdarzyło. Postarać się przeżyć, a najlepiej jeszcze kogoś zabić. Ktoś tutaj lata, ciekawy, zaraz kogoś Steve'ka rozwalimy, mam nadzieję. Dobra, mam jakiegoś typa. No i mi ucieka.
O kurde, nie no, to jest żart, chyba kurwa tak. Tak jak sami widzieliście, padłem dosłownie na dwa hity. Nie wiem jak to jest możliwe. Dobra, szczerze, mam bekę, nie? Ja nie wiem co to się odwaliło, naprawdę nie wiem co się odwaliło. Zginąłem na dwa hity dosłownie, oni sobie ze mnie żartują? Tu się pada na dwa hity po prostu? Nie no, biję sobie skillaury normalnie. O, siema, Działek mnie zna. No ale też tu nie ma administracji, więc i tak byśmy bana nie dostali. Ja pierdzielę, tragedia tutaj wyszła. Więc wróciłem ponownie na Wojanowice. Dobra, na Wojanowicach mamy przedmioty. Ten odcinek nie może się zakończyć w ten sposób. Więc wziąłem itemy z Ender Chesta i zacząłem tepać się dalej do graczy. Mamy git przedmioty, jeszcze nieźle. To chce klucze TPA. Po chwili tepnął się do mnie jakiś gracz. Dobra, tepa się. No i niestety nie ma przedmiotów. Boże, mi ciebie tak żal, stary. Fajna killaura. Nie wiem, czy to do mnie, czy nie, ale chyba nie. Jak mam nadzieję. Bardzo mi zależało na tym, żeby zostać sprawdzonym na tym trybie. Więc wpadłem na pewien pomysł. Dobra, napiszmy tego Sharikana. MSG. Masz DC? Spróbujmy z nim może pójść na Discorda i zrobić tak, żeby on mnie zgłaszał po prostu. Pokażę mu X-Raya, on to nagra na przykład. Coś w tym stylu. Spotkałeś youtubera ptyś przy... What the fuck? Że co? Nie wiem, co to znaczy. O nie! Nie wierzę! Normalnie admin... Nie wierzę! Normalnie ptyś, stary! Nie wierzę w to! Jak to jest możliwe? On się do mnie tepnął. Czy on mnie chce sprawdzić? Ja pierdzielę. Nie, to jest niemożliwe. Niemożliwe to jest, Tak, to jest jakiś największy plot twist w mojej karierze YouTube'owej. Co on robi? Co on chce ode mnie? Poszedł sobie? Dobra, to ja idę kopać na X-Rayu. Dobra, ej, normalnie wszedł właściciel i się do mnie tepnął, ale nie zbanował mnie. Więc zróbmy tak, żeby dać mu powód do tego, żeby mnie mógł zbanować. No stary, jeśli on jest na serwerze i mnie obserwuje, to znaczy, że w tym momencie jest szansa na to, że się ktoś zainteresuje i dostanę tego bana. Proszę bardzo, mam te diamenty, lecę dalej na dół. Stary, wierzę w ciebie, no. Ej, normalnie nie wiedziałem, o co biega z tym autografem i się okazało, że on po prostu na baniszu chyba się do mnie tepnął. No patrz, no kopię diamenty na X-Rayu, stary. No nie wierzę, że ty nic nie zrobisz, nie? Jest! Udało się! No i proszę bardzo. Zwracam honor. Zainteresował się ktoś. Trochę musiało minąć, ale udało się. No niemożliwe to jest. Moi drodzy, nie jest to totalnie ustawione. Ja nie znam w ogóle tych ludzi od Wojana. Znam tylko Luczka, czyli Kławka. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. No i napiszcie w komentarzu, że chcecie więcej filmów z Wojana. No ja aktualnie mam bana. Ale ciekawie się skończyło. Szczerze w ogóle się nie spodziewałem, że tak to się skończy. I gratuluję, ptyś. Jesteś git. Znaczy, no, zainteresowałeś się. Spoko sprawa.